Co po niektórzy z Was powinni wiedzieć, że ostatnio przeprowadziłem się do nowego mieszkania, tym razem już nie dzielę pokoju z kimś innym, tylko mam kawalerkę, tak zwane Studio Flat w Anglii. Ze względu na zmianę zwiększyły też się moje wydatki, jeśli chodzi o żywność i opłaty, ale o tym za chwilę. Na razie Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, a później powiem Wam, jak wyglądają koszta takiego mieszkania, jeśli chcemy mieć spokój, ciszę i tylko swoje miejsce. Pokażę Wam, jak wygląda moja kawalerka, moje nowe mieszkanie. To jest oto wyjście. No i wchodzimy. Po wejściu do mieszkania widzimy blat, na którym stoją różne moje rzeczy. Tutaj jest wejście do kuchni, ale zaczniemy od bardzo intrygującej kanapy, która dla wielu z Was pewnie wyda się znajoma. Oh yeah. Tutaj mamy łoże. Wydaje się bardzo spore. Przypominam, że telefon strasznie przybliża, dlatego to wszystko się wydaje jakby na wyciągnięcie ręki w jednej kupie, ale musicie mu wierzyć, jest tu trochę przestrzeni. Nie wiem, pewnie niektórzy poznają tego oto gościa. Oh, come on. I do not sound that much like Peter Griffin. No właśnie. Tak, tutaj mamy mój prezent urodzinowy. Każdy, kto jest na moim fanpage'u, wie mniej więcej o nim, bo pytałem się, co wybrać, Xboxa czy PlayStation, nie byłem pewny i wybrałem ostatecznie PlayStation, ale muszę przyznać, że zdarzyła się zawiecha podczas gry w Red Dead Redemption i podczas gry w Killzone'a trochę przycinało w pewnym momencie, więc nie wiem, jeśli macie też takie problemy, to mi napiszcie, bo nie wiem, czy to jest wada tego modelu, czy ogólnie konsole tak mają. Myślałem, że jeśli już kupuję konsolę, to nie ma czegoś takiego jak zawieszanie się, czy zamulanie gry, czy przycinanie, ale dobra. Tak, PlayStation Move. Bardzo fajna zabawka, polecam. Strasznie dokładna. Jeśli gramy na przykład w tenisa, czy w ping-ponga, wystarczy, że lekko ruszamy nad garstkiem, a postać dokładnie robi to samo. Siła uderzenia, podkręcanie, wszystko ma znaczenie. Więc jeśli chodzi o różnicę między tym a move'em, no to jest znaczące, jest strasznie bardziej dokładniejsze. No, tutaj mam gierki. Na początku chcę się skupić na tych, żeby nie grać we wszystko po trochu i stracić resztkę mojego wolnego czasu. Aha, jeśli kogoś jeszcze interesują ceny PlayStation, takie oto PlayStation, to jest używane PlayStation, kosztowało 130 funtów dokładnie, plus jeden kontroler. Musiałem dokupić drugi kontroler za 30 funtów, zestaw do Kinecta, jeden kosztuje 8, to kosztuje 4 funty. To jest nawigator i normalny Move Controller, 1, 8, 8 i 4. Gry są śmiesznie tanie, bo Killzone kosztował chyba 7 funtów, Red Dead Redemption kosztuje 10, FIFA kosztowała 75 pensów, to jest FIFA 11. Zresztą też macie tutaj ceny, jeśli nie wiem, jeśli ktoś nie wierzy. No, Killzone był w prezencie, więc nie wiem. I on jest na move'a, ale ogólnie trzeba dokupić obudowę pistoletu, bo tak nie gra się zbyt dobrze. Polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany, polecam te sporty. Są naprawdę bardzo dokładne i bardzo fajnie zrobione. Z ładną grafiką, szczególnie walka. Jest ciekawa. Tylko najlepiej jest mieć dwa kontrolery. Wtedy można grać z jednym też, ale z dwoma skill jest większy, że tak powiem. To jest strasznie zaawansowana gra. 3 funty, to mnie w ogóle zdziwiło, bo to jest drogie i naprawdę to jest coś konkretnego, z bardzo dobrą grafiką. Nie wygrałem tu ani razu, a spociłem się jak świnia. Dobrze. No, co więcej, ta kamerka kosztuje 4 funty. Więc cały zestaw do Move'a jest tani. Dobrze. Telewizor kupiłem na bardzo dużej promocji. 270 funtów za 403 calowy telewizor. No, trzeba po prostu szukać okazji. Dobrze, tu mamy wejście do kuchni. Wejście, zasadniczo to jest połączone z pokojem, jak widzimy. Ale jest fajnie odgrodzona wnęka kuchenna.
owoce, gniazdka z trzema wyjściami, widzimy łącznik, włącznik. W sumie to jest przydatne, jak na przykład w tej sytuacji, kiedy wszystko jest podłączone, laptop, telewizor, konsola do jednego gniazdka, do przedłużacza, wtedy wystarczy po prostu wyłączyć jeden przycisk i mamy z głowy. Dobrze, tak wygląda kuchnia. Tutaj mamy licznik, a raczej wyświetlacz, który pokazuje nam ilość pieniędzy na prąd. Doładujemy prąd poprzez włożenie karty tutaj. Możemy kupić kartę za 10 funtów, za 20. Aktualnie zostało 4,60, to powinno starczyć na jakieś 5-6 dni. Mieszkam tu już 10 będzie miesiąc, odkąd urzęduję w tym miejscu. I doładowałem prąd dwa razy po 10 funtów, czyli 20 funtów starczyło, starcza na prawie miesiąc, czyli miesiąc wychodzi około 25 funtów, jeśli mieszka się we dwójkę i pracuje non-stop praktycznie, rzadko bywamy w domu oboje z dziewczyną, więc no. Wszystko praktycznie tutaj jest na prąd, jak widzimy kuchnia jest nieindukcyjna. Każde normalne gary działają na tej kuchni. Tutaj mamy gołąbka. Moja kobieta wczoraj miała swój pierwszy raz. Wyszedł jej nawet dobrze. Został ostatni. Był cały garnek, został ostatni gołąbek, czyli wyszło nieźle. Bardzo fajna sprawa z kuchnią indukcyjną. Nie indukcyjną, tylko elektryczną, bo jeśli weźmiemy załóżmy szóstkę, tutaj, wystarczy, że poczekamy chwilkę i zacznie się to bardzo intensywnie nagrzewać. O, widzimy. Dobra grafika. Jeśli załóżmy smażymy jajecznicę czy coś, wystarczy 2 minuty potrzymać patelnię na takim czymś, przełączyć na jedynkę albo w ogóle wyłączyć i możemy sobie spokojnie smażyć. Bardzo długo ciepło się utrzymuje, więc jeśli ktoś chce pooszczędzać, może się tak bawić. No tak, piekarnik, jak piekarnik. Co więcej wam mogę pokazać? Pokażę wam mój widok z okna. Bardzo przyjemny widok, gdy się myje gary. Spójrzmy. Po lewej mamy morze. Idziemy cały czas z górki, więc idzie się około 3 minut do morza. Coś takiego. W oddali, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale widać tam polany, górzyste polany i owce. No. Więc widok jest przed. Zaiste. A jeśli chodzi o łazienkę, niezbyt interesująca kwestia, ale jak już pokazuję, to pokażę wszystko. Tak, tu wygląda łazienka. A. To jest bardzo częste. Nie wiem, czy nowe rozporządzenie w Anglii wyszło, czy coś, bo wszędzie i w mojej pracy, i w wielu różnych miejscach widzę zamontowane takie oto urządzenia. Są dwie opcje. Tu mamy wodę tylko zimną, która nie pobiera prądu, a to oto urządzenie pobiera zawsze prąd. Nieważne, czy bierzemy zimną wodę, czy ciepłą. Więc mam wybór. Rzadko tego używam, bo to zwykle tylko myję ręce. Tutaj mamy prysznic, nie jest on zbyt piękny. W ogóle całe mieszkanie musiałem kompletnie wyszorować, wymyć i doprowadzić do kultury. No, musieliśmy z dziewczyną razem, bo wyglądało to nie za ciekawie. Nie wiem, jak można żyć w takich warunkach, ale dobra. Tak, tutaj mamy takie oto urządzenie. To nie jest nic nowego, w Polsce też takie coś jest, po prostu zależy od ogrzewania w domach najczęściej, kiedy ktoś ma ogrzewanie gazowe, ma też takie coś. Ustawiamy tutaj poziom ciepła wody i tu też, tu właściwie ją włączamy tylko. No, kibel, jak kibel. No i tak, to by było na tyle z łazienką. Mieszkanie miałem pokazać, pokazałem, teraz porozmawiamy o kosztach, czyli najważniejszej kwestii. Cały ten budynek to jest hotel, który ma część hotelową, czyli wynajmuje pokoje na 1-2 dni.
i część, którą wynajmuję na stałe, czyli mieszkania. Tak jak moje na przykład. Jest oddzielne wejście, nie przechodzi się przez recepcję, ma się swoje własne klucze. I to jest lepsze niż mieszkanie w normalnym bloku, bo jeśli na przykład coś nam się zepsuje, będzie awaria czegokolwiek wody, to podlega pod nich, pod tę administrację, więc oni to wszystko muszą naprawić. W żaden sposób nie ingerują w to, czy ktoś tutaj przychodzi, czy ktoś tu śpi. Płaci się swoje i można mieszkać jak się chce. Wiadomo, nie można urządzać jakichś imprez czy coś takiego, ale to nigdzie nie można. Więc koszt ogólnie tego mieszkania to jest 670 funtów plus prąd, który wychodzi około 25 funtów miesięcznie, zaokrągmy do 30, czyli wychodzi 700 funtów, podzielić na dwie osoby, po 350 funtów od łebka. Więc wcześniej płaciłem 250, czyli o 100 funtów więcej, więc znacznie zwiększyły się moje wydatki na mieszkanie, ale warto, naprawdę warto. Później, nie wiadomo, jak od razu przyjeżdżacie do Anglii, to najlepiej wynajmować z kimś, bo tam możecie znaleźć mieszkanie bez depozytu, a tutaj było z depozytem, więc pierwszy wydatek to był bardzo ogromny, bo trzeba było z góry zapłacić 1600 funtów, depozyt 770 funtów plus 650 za mieszkanie plus jeszcze parę innych dodatkowych opłat, więc dosyć sporo to wyszło. Ale później już każdego miesiąca płaci się tylko te 670 plus rachunki. Zwiększyły się również moje wydatki na jedzenie, bo wcześniej pracowałem w fast foodzie, więc mogłem jeść sobie w pracy za darmo, co tylko chciałem, co było tam możliwe do zjedzenia. A teraz gdy pracuję na diabelskim młynie, na kole, to osoby, które lajkują mojego Facebooka, dobrze o tym wiedzą, gdzie pracuję, więc zapraszam do lajkowania. Mam tu dużo więcej godzin niż wcześniej. Pracuję około 50-60 godzin tygodniowo. No i też mam te 6-19 na godzinę. I jeszcze nie płacę taksu. Więc ogólnie zarabiam więcej, ale też więcej wydaję. Na jedzenie wychodzi teraz około 5 funtów dziennie, bo zwykle jadam w Burger Kingu, bo jest po drugiej stronie ulicy i nie chce mi się nic gotować, ani nic przyrządzać, ale to różnie zależy od dni. Jeśli mam trochę lżejszy tydzień, to sam coś sobie tutaj upichcę, czy kupię gotowe dania w jakimś tańszym sklepie, czy wychodzi to około 2 funtów dziennie na jedzenie w pracy, plus jeszcze trzeba kupić jedzenie do domu. Więc ogólnie te wydatki też się znacznie zwiększyły. Czyli tak podsumowując, aktualnie wydaję około 200 funtów na jedzenie miesięcznie. 200-300 w porywach. No załóżmy 200 na jedzenie miesięcznie i 350 na mieszkanie, czyli to jest 550 funtów. No. Czyli zarabiając 1000 funtów miesięcznie, zostaje mi 450 do kieszeni. No zarabiam więcej, zarabiam teraz około 1300, tylko to jest sezon. Sezon się skończy i wtedy będzie o wiele, wiele mniej godzin. Więc będzie trzeba sobie znaleźć drugą pracę na part-time, czy albo po prostu zrobić sobie wakacje. Pracować tylko 3 dni, a resztę się lenić i żyć za odłożone pieniądze z wakacji. No, są tego plusy i minusy, bo robi się jak najwięcej godzin w sezonie, ale nie ma się w ogóle życia. Jest lato, jest słońce, ludzie opalają się na plaży, a ty musisz siedzieć w pracy i na to patrzeć. Chociaż moje miejsce pracy, no nie mogę w żaden sposób na nie narzekać, bo jest przy samiutkim morzu, bo to jest diabelski młyn, chodzi o widok. Mam widok na morze, mam widok na plażę, mam widok na miasto. Jest ciepło, przyjemnie, praca jest leciutka, strasznie, strasznie też przyjemna, tylko skanowanie biletów, wpuszczenie ludzi przez barierki, otwieranie podów tak zwanych, czyli tych kapsuł, w których ludzie siedzą, zamykanie ich. Też przyjemna jest rozmowa z ludźmi, poprawia język, poznaje się też wiele różnych narodowości, o wiele więcej niż poznawałem wcześniej.
bo jeśli turyści przyjeżdżają, to zawsze przyjeżdżają na tego typu atrakcje. I są bardzo przyjaźni. Najbardziej przyjaźni ludzie to chyba Hiszpanie i Australijczycy. Tak. Kocham Australię, ale to już inny temat. Dobrze. Czyli podsumowując, ostatnio nie miałem czasu na kręcenie niczego, bo mam jeden dzień wolnego i w ten jeden dzień muszę zrobić tak wiele rzeczy, które się zbiera z całego tygodnia, że po prostu nie mam czasu, żeby cokolwiek nagrywać. No a w tygodniu, a jak gdy pracuję, to odpada, bo pracuję średnio po 10 godzin dziennie. Czasem jest tak, że pracuję w jeden dzień 14, w drugi 8 i po prostu ani nie mam siły, ani nie mam ochoty, ani nie mam też czasu, bo nie mam. Więc no, to tyle. Postaram się naprawdę jak tylko mogę cokolwiek nagrać na szybko, chociażby bez przygotowania, jeśli mnie nie zjedziecie za to. Cokolwiek, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. Na Facebooku częściej się udzielam, bo to wiadomo jest szybsze, żeby napisać wiadomość tekstową, więc naprawdę zapraszam do olajkowania. Może tam też będę wrzucał szybkie filmiki, bo na YouTube'a to nie jest fair, żeby wrzucać jakiś 10-sekundowy filmik, czy tego typu rzeczy. Więc na razie.